Siemano, witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu, programu, którego lepiej oglądać, nieżeli mało śmieszne kabarety na TVP. Dzisiaj pogawędzimy sobie o panu Trypsonie. Opowiem wam co nieco o początkach jego kariery, zahaczając o konflikt z Neymanem, a skończywszy na dziś, gdy to nie wypłacił ludziom należnej gaży za udział w turnieju. Zapraszam. Trypson, a właściwie Paweł Trybała, urodził się 28 stycznia 1991 roku w Toruniu. Popularność zdobył dzięki udziałowi w reality show pod nazwą Warsaw Shore. Uczestnikom programu 24 na dobę towarzyszyła kamera, by widzowie byli świadkami nawet ich porannego klopsika na ciepło. Ekipa tradycyjnie składała się z 4 dziewczyn i 4 chłopaków. Śmiało można powiedzieć, że jest swego rodzaju legendą tego programu, z tego względu, że pojawił się w pierwszej odsłonie projektu. Był takim typowym samcem alfa, którego poziom testosteronu zawstydziłby nawet Turbodymomena. Chociaż żart o Turbodymomenie już był, to powiedzmy, że poziom jego testosteronu zawstydziłby samego króla syntolu. Był prężnie zbudowanym imprezowiczem, który prócz zachlania się w trupa, interesował się sportami walki. Od 16 roku aż do teraz trenuje MMA i nie jest on byle bambikiem jak El Testosteron Neyman, ale do tego rozdziału przejdziemy sobie zaraz. Od razu rzucił się w oczy jednej z uczestniczek, a mianowicie małej Ani, która wielbiła łobuzów, którzy kochają najbardziej. Wystarczy obczaić jej spojrzenie, gdy mężczyzna zagościł przed kamery. Cześć. Taki duży, ten ostatni. Życzę każdej dobrej mordeczce, by ich ukochana patrzyła na nich w ten sposób. Nie tylko raz, gdy mieliście okazję się poznać, a do końca trwania waszej przygody. Nawet w momencie, gdy wyrośnie ci piwny bebzon, choć radziłbym unikać tego typu incydentów. Już od pierwszego odcinka zdobył rozpoznawalność na całą Polskę, głównie dzięki słynnemu tekstowi Krzycz Trypson, który bez zastanowienia rzucił podczas melo do pani Elizy, z którą dziś ma 2 dzieci. Krzycz to głośno! Tak, Krzycz Trypson! Te 9 lat temu legendarny mem padał z ust każdego gimnazjalisty, gdy to próbował poderwać którąś z koleżanek. No cóż, jakie czasy taki Romeo, ale wiadomka, trzeba traktować wszystko z przymrużeniem oka, więc bez spiny. A kto nowy na kanale, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Szczerze, absolutnie nie jarała mnie postawa tego gościa. Ta nadmierna pewność siebie, ten tribal, typowy klubowy imprezowicz, który na każdej z nocnej wypraw musi pokazywać swoją wyższość. Uwielbiał się przechwalać nawet w momencie, gdy nie odkrył ani Ameryki, ani nawet kawałka pomidora w kebabie. O, ona jest moja! I będzie się działo. I właśnie ona będzie krzyczała moją ksywę. Ale prócz mrocznych stron, miał swój charakter i gdy trzeba było, pogonił dziewuchy do sprzątania, bo w końcu ogląda nas cała Polska, więc zadbajmy o mieszkanie, żeby nie robić wiochy. Mój strój! Czyżyczki! Do sprzątania! To jest największy minus mieszkania z innymi. Wiecie, dla jednego bajzel i walające się skarpety są chlebem powszednim, dla drugiego porządek. I weź tu się dogadaj. Panowie w takiej sytuacji pewno dadzą se po ryju, a z kobitkami sprawa wygląda inaczej. Do roboty, księżniczki. Swoją drogą, kobiety to większe bałaganiary niż mężczyźni, więc nie zesrajcie się tam w sekcji komentarzy. W ogóle jak tak patrzę na Mariusza, który banglał sobie w tym samym czasie, to odnoszę wrażenie, że to trochę taki Arek Tańcula po roku okupacji wioski Hefalumpów. Boże, jeszcze ten Pamła Bałbał, który wyglądał jak wyciągnięty z gazetki Bravo Girl. Trypson pojawił się w pierwszym sezonie, a w drugim, trzecim i czwartym wystąpił już tylko jako gość. Stopniowo coraz to bardziej zbliżał się do Eliski, która do dziś jest zachwycona jego firmowym tekstem. I wydawać by się mogło, że to z Anią wyruszą w podróż poślubną, ale jak widać, życie bywa przewrotne. Para pobrała się w 2017 roku, a dziś mają 2 córeczki. 7-letnią Wiktorię oraz 5-letnią Kornelię. Teraz wyobraźcie sobie, gdy w końcu padnie z ich ust pytanie, które każdy z nas zadał swoim rodzicom. Tatusiu, a jak się poznałeś z mamą? Widzisz, moja droga, to długa historia. Porozmawiajmy sobie teraz o jego karierze w sporcie zawodowym, bo tu może się pochwalić niemałymi osiągnięciami. Od roku 2015 stoczył 12 walk w oktagonie, ale przejdźmy sobie do tej, która interesuje nas najbardziej. Walka z Marcinem Neymanem, moi drodzy. Na początkowych etapach walkę miał organizować bodaj trener Okniński, ale z walki wyszła lipa. Do dziś istnieje nagranie, gdy to Paweł rzucił w Neymana świderkami, które były sponsorem wydarzenia. Mistrz WKU poleciał trochę za grubo i zachował się po prostu jak prostak. Dziś bajanie przez telewizję. Próbuj szczęścia! Próbuj szczęścia! No to wyjedziesz!
Jeszcze przed tym, tradycyjnie jak to ma w zwyczaju, wypowiedział się na temat umiejętności naszego bohatera, choć to już szło przełknąć w tłumie. Najman jest do tego stworzony, więc normalnym było, że tak będzie to wyglądać. Jakby nie umieszczając twoim naprawdę wielkim sukcesem, na dzisiaj twoja siła w MMA najbardziej by się mogła przydać tutaj Mirkowi do rozkładania klatki, bo i byście dwa razy szybciej klatkę rozłożyli. To na dzisiaj takie znaczenie ma w sportach walki, na dzisiaj twoja siła. No dobra, zdawać. Lecz, chodź. Ale ja nie żartuję. Wydarzenie Tiul strzelił i do walki nie doszło, tak do momentu powstania gali FFF. FFF miała być takim odpowiednikiem Fame MMA. Gdy to konkurencja zauważyła, jaką sprzedaż pay-per-view generuje federacja, od razu zrobili swój odpowiednik wydarzenia. Szczerze, wyszło to całkiem fajnie. Myślałem, że będzie totalna klapa, a tu taka niespodzianka. Na face-to-face doszło do przepychanek między zawodnikami. Słuchajcie, przechodziłem w sklepie i zauważyłem, wino Najman mi się klepie szybko i zostawia niesmak. I jak to powiedział jeden z komentujących, Najman jest jak obowiązkowy tutorial w każdej grze. Łatwy i wiesz, że go przejdziesz, no ale musisz. Tak też się stało. Uwalił go na cyce w 40 sekund, po czym wrócił do domu pozować do lustra. Panowie nie podali sobie ręki po wszystkim, za to Marcin tradycyjnie ogłosił, że kończy swoją karierę w sporcie. Łapcie fragment. Co dalej? Nie, no ja już zakończyłem sport miesiąc temu, no to była taka osobista. No pamiętam, że osobista. Na wywiadzie mi mówiłeś, tak, że to tak, jest ostatnia walka i ja już muszę niestety zabawki spakować. Nie, no nie ma już tego refleksu, jaki kiedyś był. Co więcej, w trakcie wywiadu w szatni zaczął obierać słynne mandarynki, które stały się największym memem, jeżeli chodzi o pana cholesterola. Szacun dla redaktora, że zachował powagę podczas rozmowy, nie jeden by parsknął śmiechem. Wkrótce panowie pogodzili się. Wszystko zostało wyjaśnione i nie tylko mi poleciała łezka szczęścia po tym nagraniu. Widziałem wywiad Pawła z taką inicjatywą, aby podać sobie rękę. I uważam, że trzeba te animozje zostawiamy poza klatką. Sport to jest sport i niech tak pozostanie. Ale tylko na chwilę. Gdy to Trypson skrytykował wojownika Częstochowy za kopnięcie Kasiusza w formule boksu, ten ponownie zaczął go publicznie obrażać. Stoczył też wiele innych walk, ale szczerze mówiąc, koło dzyndzla mi one latają, nie wiem jak wam. Przejdźmy sobie więc do rozdziału pod tytułem Gdzie pieniądze są za las? Otóż swego czasu Paweł zorganizował swoją autorską galę pod nazwą Fist Universe. Tak w skrócie. Projekt nie wypalił, pay-per-view nie przerosło nawet najmniejszych oczekiwań, co za czym idzie, część zawodników nie dostała wynagrodzenia za swoją walkę. Organizacja odniosła się do całej sytuacji następującymi słowami. Cytuję. W związku z napływającymi informacjami w mediach branżowych pragniemy wyjaśnić sytuację, która dotyczy wypłat dla zawodników Fist Universe. Każdy zawodnik naszej federacji otrzyma pełne wynagrodzenie, a wiele osób już takowe otrzymało nawet dwa dni po odbyciu gali. Prawdą jest to, że nie wszystkich jeszcze spłaciliśmy w całości, gdyż czekamy ze środkami od naszych inwestorów i sponsorów, które w najbliższym czasie do nas wpłyną i cała afera zostanie zamknięta. Nie ma tu mowy o żadnym oszustwie. Nikogo nie zamierzamy oszukiwać. Jesteśmy uczciwymi ludźmi. Koniec cytatu. Wiadomka, szacun za to, że przyznali się do błędu i nie unikają tematu, ale kurczę no, organizować galę nie mając pewności, czy będą mieli pieniądze dla zawodników? Serio? Kto wpadł na tak genialny pomysł? Wyobraźcie sobie, że idziecie gdzieś do pracy, a tu szef nagle mówi, że nie dostaniecie wypłaty na czas. No ale jest uczciwym człowiekiem i nie ma mowy o żadnym oszustwie. Tak czy owak nie dostałeś jej w terminie, ale dostaniesz. Tylko musisz trochę poczekać. Opłacenie rachunków i czynszu za mieszkanie nie poczeka, ale ty spokojnie sobie poczekasz. W końcu masz do czynienia z porządną ekipą, nie bandą oszustów. Na konferencji gali Prime MMA doszło do niespodziewanej sytuacji, gdy to wielki Bu upomniał się o pieniądze dla jednego ze swojej ekipy. Paweł oznajmił, że wszystko zostanie spłacone i bez obaw. Do końca lipca temat zostanie zamknięty. No, pamiętasz, że wygraliśmy u ciebie ten turniej, nie? Tak, tak. Mam bardzo ważne pytanie od naszego zawodnika, nie? Kiedy? On to wiesz, że tak, dalej puste, tak, nie? Możemy to ustalić, bo wiesz, my jesteśmy na procencie, to są nasze pieniądze, nie? A to wiem, już trochę minęło. Artur dostał już ponad połowę. Na drugim z paneli poprosił Trypsona o podpisanie pisma, w którym będą mieli czarno na białym, że garza za jego występ idzie na spłatę długu. No ale nie podpisał papierka. Słuchaj, mam taki pisemko od naszego mecenasa. Jakbyś mógł tutaj skrobnąć, nie? Że deklarujesz się, że oddasz te pieniądze do końca miesiąca. Jak nie, to w przyszłym miesiącu będziemy mogli zająć pieniądze z wypłaty z Prime'u. Wielu internautów krytykowało Bułę za coś takiego, ale bez przesady. Czy wy też chcielibyście się upominać o wynagrodzenie za swój wysiłek? Ogromny minus dla Trypsona za to.
Szczerze wierzę, że załatwi ten temat szybko, bo wygląda to badziewnie. Ogólnie celebryta bardzo zmienił się od programu Warsaw Shore. Nie przypomina już tego typowego imprezowicza, a bardziej spokojnego chłopaka, który dba o swoją rodzinę. Awantury przestały być dla niego chlebem powszednim i widać, że chłop wydroślał. Spoko, że dalej szlifuje formę na lata i widać, że jest zawodnikiem wysokiej klasy. Wydaje mi się, że troszkę mu głupio nawet przyznawać się do rynsztoku, jaki panował podczas emisji programu. Ale co zrobić? Dzięki temu zaistniał i dzięki temu może sobie walczyć za porządniejsze pieniążki. A kojarzycie Adriana Ciosa? Tego, co uciekł z gali, na której występował jegomość. O wielmożnej postaci również nagrałem materiał, do którego was z tego miejsca odsyłam.